Emirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Ajanulambita Bhujo Kanakavadato Sankirtanaya Kapitaro Kamalaya Taksho Vishvambaro Dvijavaro Yugadharma Palo Vande Jagat Priyakaro Karanavataro Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gorudai Pushpavanto Chitra Sandotamuno Vandeham Shri Ramakrishna Abhaya Charanasako Sukkado Paramanando Sundaro Subala Priyo E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Nostute Tapta Kanchana Gurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pranamami Hari Priye Radhe Vrindavaneshwari Shri Guri Vaishnava Guru Parampara ki jai Shri Gaur Nityananda ki jai Viraj Govardhan ki jai Gaur Bhaktivrinda ki jai Gaur Premananda ki jai Polish. Problem. Nie mówię po polsku, to jest problem. How many people speak English? Ile osób mówi po angielsku? Okay. So, very honored to be here this evening. Bardzo jestem zaszczycony będąc tutaj dzisiaj wieczorem. I jak się spodziewam, będę w Polsce tutaj mniej więcej jeszcze tydzień. So invite to come to our retreat. Więc wszystkich zapraszam na nasze takie nasz festiwal. But I understand that some of you may have more pressing engagements and may not be able to attend. Ale rozumiem, że wielu z was może mieć takie naglące zajęcia i możecie nie być w stanie wziąć w nim udziału. So I do appreciate you coming this evening, nonetheless. Więc tym niemniej doceniam to, że udało wam się dzisiaj wieczorem przyjść. And some of you I know, some of my students. Niektórych z was oczywiście znam, to są moi uczniowie, a innych w ogóle nie, widzę po raz pierwszy. So I'll say a few words about myself for sake of introduction. Więc tyle tytułem wstępu na mój temat. So I was became a member of this lineage in 1971. Stałem się członkiem tej sukcesji w 1971 roku. And Pooja Paresi Bhaktivedanta Swami Prabhupada initiated me in 1972. And again in 1973, and again in 1975. And Pooja Paresi Bhaktivedanta Swami Prabhupada inicjował mnie w 1972 roku, ponownie w 1973 i jeszcze raz w 1975. And he asked me to preach and to write books about Krishna consciousness. On poprosił mnie, abym nauczał i pisał książki poświęcone świadomości Kryszny. I'm doing that. I have some books here. Więc oczywiście robię to. Jak widzicie, jest tam kilka książek na stoliku. My latest publication is a commentary on the auspicious invocation of Sri Chaitanya Charitamrita. Moją ostatnią publikacją jest komentarz do pomyślnej inwokacji Sri Chaitanya, rozpoczynającej Sri Chaitanya Charitamrita. So maybe we'll speak a little bit about that. Więc być może dziś porozmawiamy troszkę na ten temat.
But continuing briefly about myself. Więc kontynuując krótką historię mojej osoby. After the departure of my Guru Maharaj from the world, I had the fortune to come under the shelter and association of Pujapad Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj. Więc po odejściu mojego Guru Maharaja z tego świata miałem to szczęście, czułem schronienie Bhakti Rakshaki Pujapady Maharaja. And he asked me to start a mission. I on poprosił mnie, abym zainicjował misję. So we did that. Więc to zrobiliśmy. And in the Americas, both in Central America and North America, we have some sustainable spiritual communities that we've been able to create, three of them. I zarówno w Ameryce Środkowej, jak i w Północnej mamy takie trzy takie społeczności, które są samowystarczalne, można powiedzieć. So I spend my time in those communities and writing, and I come to Poland once a year. Więc podróżuję właśnie między tymi społecznościami, gdzie piszę, i raz w roku odwiedzę Polskę. I know that our Gaudiya Sampradaya, Gaudiya Vedanta, has been alive in Poland for a number of years. Zdaję sobie sprawę z tego, że nasza Gaudiya Sampradaya, Gaudiya Vedanta, już od wielu lat jest żywa w Polsce. And as I understand it, there are a number of different sects representing the lineage. I rozumiem, że jest tutaj też wiele różnych ugrupowań, które tą sukcesję czy linię reprezentują. Such variety can be a very beautiful thing. Taka różnorodność może być czymś bardzo pięknym. Or can be very ugly. Ale albo czymś odrażającym. Differences are not necessarily bad. Zatem różnice niekoniecznie są złe. Yes, you know, there's an English saying, I don't know how it goes in Poland, but an English variety is the spice. Tak jak mówi się w angielskim i podobnie w polskim, że różnorodność jest przyprawą życia. And in fact, Gaudiya Vaishnavism is in our tradition. It's very much rooted in this both unity and difference. I można zauważyć, że tradycja Gaudiya Vishnuizmu jest zakorzeniona zarówno w jedności, jak i różnorodności. Which seem to be at odds with one another. Które zdają się być w sobie przeciwstawne. But they are unity and difference. Nonetheless, that which we all pine for equally. Ale jest pewien rodzaj różnorodności, jedności, której wszyscy tak naprawdę gorąco pragniemy. We want unity, for example, and so we try to become one with another, for example, in love, in marriage. Pragniemy na przykład jedności i chcemy być jedni ze sobą wzajemnie, na przykład w sytuacji takiej jak małżeństwo, czy związek małżeński. And at the same time we need our own space. A z drugiej strony również potrzebujemy własnej przestrzeni dla siebie. So is there equal kind of aspirations of within humanity? To find unity and at the same time maintain some difference. Są to takie równoległe aspiracje w ludzkie, że chcemy znaleźć jedność, a jednocześnie zachować pewną odrębność. The unity of socialism, for example, is desirable in some respects. Na przykład pożądana jest do pewnego stopnia taka jedność socjalizmu. But too much emphasis on socialism is at the cost of individuality. Ale z drugiej strony zbytnie podkreślanie tego socjalizmu jakby odbywa się kosztem indywidualności.
And capitalism is very much about individuality. Natomiast kapitalizm bardzo mocno związany jest z indywidualnością. But if it's too much stress, it's at the cost of unity. Ale jeżeli on jest zbyt mocno akcentowany, to wówczas dzieje się to jakby kosztem jedności. Understand. Rozumiecie? So we want both. Zatem my chcemy i jednego, i drugiego. And within Eastern philosophy, also these two sides, unity and diversity, form a different sects have been formed around the emphasis on one or the other. I można zobaczyć, że w filozofii wschodu obecne są także tam obecne są właśnie te dwie idee i wokół nich tworzą się różnorodne grupy. And what Chaitanya Mahaprabhu has done, to co uczynił Chaitanya Mahaprabhu, has taken the sacred revelation of the East, the Upanishads, to było zaczerpnięcie z tej ze świętego objawienia Upaniszadów, and how the Upanishads, this revelation is so beautifully explained in the Bhagavad Purana. I ukazanie tego, jak Upaniszady pięknie wytłumaczone są w Bhagavata Puranie. In the context of the beautiful narrative of the life of Krishna. W kontekście pięknej opowieści o życiu Kryszny. And he has concluded that this revelation about the nature of being speaks about unity and difference. In such a way that we cannot go to one side more than the other. I on na podstawie tych źródeł objawionych doszedł do takiego wniosku, że nie można tych dwóch aspektów, że te dwa aspekty towarzyszą sobie jednocześnie. So he, for example, the Leela of Krishna is let's take the Damodar Leela, for example. Weźmy na przykład Leela Krishna, na przykład Damodara Leela. And Leela means divine play. A Leela oznacza taką boską zabawę. That means that, as an aside, więc tak nawiasem mówiąc, oznacza to, że God is thought to be omniscient. Że uważa się ogólnie, że Bóg jest wszechwiedzący. And omnipresent. I obecny wszędzie. Sounds desirable. Wydaje się, że to jest cecha pożądana. You would like to know everything, right? Chcielibyśmy wiedzieć wszystko, prawda? You would like to go everywhere. Chcielibyśmy udać się wszędzie. So God is everywhere, God knows everything. Więc Bóg znajduje się wszędzie i wie wszystko. And while it may seem desirable from our perspective to attain such. I mimo iż z naszego punktu widzenia wydaje się cechy takie wydają się pożądane, such omnipresence and omniscience in one respect is the goal of the popular tradition of Ashtanga Yoga. Więc można powiedzieć, że w takiej tradycji, w popularnej tradycji Ashtanga Yogi, właśnie te dwa cele, czy te dwie cechy są nadrzędnym właśnie celem. Or is not the goal of Bhakti Yoga. Nie jest to cel Bhakti Yogi. Why? Because in Bhakti Yoga, the Godhead's omniscience and omnipresence is found to be problematic for him. Dlatego, że w Bhakti Yodze te dwie cechy wiedzy i wszechobecności są dla samego Boga czymś problematycznym. How is that? Dlaczego? If you know everything, jeżeli wiesz wszystko, and you are everywhere, i znajdujesz się wszędzie, there's nothing to do and there's nowhere to go. Wtedy nie ma już nic do roboty i nie ma żadnego miejsca, w którym moglibyśmy się udać.
It can lead to boredom. To może wręcz doprowadzić do nudy. So when you're bored, then what do you do? Więc co robisz, gdy się nudzisz? Then you play. Wtedy grasz, bawisz się. This we call lila. I to właśnie nazywamy lilą. So in this lila, w tej lili, although God knows everything, mimo iż Bóg wie wszystko, he plays as if he does not know everything. On gra taką osobę, która nie wie niczego. And this play is orchestrated by his Shakti. I tą zabawę jakby aranżuje jego Shakti, jego energia. Shakti means like power. Shakti oznacza moc, bądź energię. So we all have some Shakti. Każdy z nas ma jakąś Shakti. And it's by our Shakti that we are best understood. I to tak naprawdę dzięki naszej Shakti ktoś może nas w najlepszy sposób zrozumieć. For example, when we say, oh, I know that person. Na przykład mówimy, o, znam tą osobę. We know them by what they do. Poznajemy ją poprzez to, co ta osoba robi. Oh, he's a musician. O, ten jest muzykiem. A kirtanier. Kirtanistą. He talks too much. A ten za dużo gada. And so on. I tak dalej. So by our power we accomplish tasks. Więc tak naprawdę osiągamy pewne zadania, czy wykonujemy pewne cele dzięki naszej mocy. In fact, anything that's real has some movement. Tak naprawdę wszystko, co jest realne, posiada pewien ruch. Even the atomic subatomic particles. Nawet te cząstki atomowe i podatomowe, subatomowe, one również znajdują się w fazie ruchu. And so movement, as I'm speaking about, implies some power. Zatem ruch sugeruje pewien rodzaj mocy. So inherent in the Godhead is this power. Więc ta moc, ta Shakti, ona jest inherentna, można powiedzieć, nieodłączna w Bogu. And under its influence he plays. I on bawi się właśnie pod jej wpływem. And when he plays pretty good. A gdy on się bawi, no to robi to całkiem nieźle. So, for example, in drama. Więc jak na przykład w sztuce teatralnej. What is the perfection of the actor or actress? Czym jest doskonałość bycia, doskonałość aktorstwa? It is to lose themselves in the part. Jest to tak naprawdę zatracenie się w danej roli. You understand? Rozumiecie? Where the part becomes the reality. Gdy ta rola staje się rzeczywistością. And by the emotion of the play, of the drama, one becomes distanced entirely from any other reality. I dzięki tym emocjom, które są obecne w tej sztuce, ktoś tak naprawdę dystansuje się do tej zewnętrznej rzeczywistości. So in the full face of lila. I zatem pełne oblicze lili. Lila again means divine play. Czyli tej boskiej gry, rozrywki. And it is a Sanskrit word that theologically, in its full sense, applies only to Krishna and only to Krishna in the realm of Braja. A co ciekawe, to słowo w sanskrycie, lila, właśnie szczególnie, czy jakby wyłącznie dotyczy Kryszny, a jeszcze ciekawsze jest to, że dotyczy właśnie rozrywek Kryszny we Wradży. The lila or emotional life of Krishna is described in the Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam. Właśnie ta lila, czy emocjonalne życie Kryszny, opisane zostało w Bhagavata Puranie. Again, this is a story
that explains the abstract truth of the Upanishadic revelation. Jest to właśnie historia, która wyjaśnia tą taką abstrakcyjną ideę Upaniszadów, objawienia Upaniszadów. Shruti Saram Ekam Bhagavatam speaks about itself. It is the cream, Saram. Bhagavatam mówi, że samo mówi o sobie, że jest to, że jest tą śmietanką, tą esencją of the Upanishads. Upaniszadów. Upanishad means Upanishad means come and sit close. Upanishad oznacza tak naprawdę podejdź bliżej i usiądź blisko. It's the name of a body of sacred texts. Jest to nazwa całej grupy sakralnych tekstów. And the implication of the appellation Upanishad is that the subject matter is something that if you come and sit close, I will whisper it in your ear. Więc to jakby implikacja tej nazwy Upanishad oznacza to, że opowiem ci pewne historie w taki sposób trochę sekretny, że będę mógł je ci wyszeptać do ucha. It doesn't consist of the common knowledge. Nie jest to wiedza taka codzienna. Common knowledge is how to move in the world and acquire. Wiedza codzienna, zwykła wiedza, to jest wiedza mówiąca o tym, jak poruszać się w świecie i jak zdobywać rzeczy. And common knowledge is that by acquisition we will become more. I ta wiedza, ta zwykła, potoczna wiedza pokazuje nam, jak stać się kimś więcej, jak być lepszym poprzez gromadzenie rzeczy. We'll become whole. I dzięki nim, że dzięki nim staniemy się pełniejsi, czy osiągniemy pełnię. So we're moving in pursuit of acquisition. I my poruszamy się właśnie dążąc do pewnych dóbr. To say it a little more bluntly, we are, in English you say, on the take. We are takers. Więc można powiedzieć, że jest tak krótko, że jesteśmy braczami, kimś, kto czerpie, kto bierze. That's not so pretty. I to trochę, to nie brzmi zbyt pięknie. To be giver, that is pretty, that's beautiful. Tym, który daje, no to wtedy takie określenie jest czymś pięknym. So the secret of the Upanishads is not only about how to stop taking, but how to become a giver. Więc sekretem Upanishadów nie jest tylko to, jak przestać być tym, który ciągle bierze, ale również być, jak stać się tym, który daje, jak stać się kochającym. Love is about giving, not about taking. Dlatego, że w miłości chodzi o dawanie, a nie o czerpanie czegoś. So the story of Krishna. Zatem historia o Krysznie is one in which the Godhead is depicted as a lover. Pokazuje Boga jako jako kochanka. And just to give you some background. tutaj pewien takie tło. I don't know, some of you may be more or less familiar with the teaching. Oczywiście niektórzy z was mogą być mniej lub bardziej zaznajomieni z tymi naukami. I want to try to bring everyone in. Więc chciałem tak naprawdę wszystkich, że tak powiem, włączyć do tej dyskusji. The problem is too high for some and too low for others. Oczywiście ona może być troszeczkę zbyt wysoka dla niektórych, a dla innych wręcz zbyt jakby przyziemna. So everyone has to exercise some patience. Więc mam nadzieję, że wszyscy poćwiczą troszeczkę taką trochę cierpliwość. That's a virtue. Jest to taka niezła zaleta. Good for us. So, Lila. A zatem Lila. This is a word speaking about divine play.
Więc to słowo oznaczające boską zabawę. And the Godhead in the form of Krishna, fully lives up to the word lila in terms of his movement. Więc można powiedzieć, że Bóg właśnie w postaci Kryszny, on tak doskonale wpisuje się właśnie w definicję tego słowa. And that within the section of his lila that takes place in the rural settings called Braj. Zaś w tej określonej części tej zabawy, która ma miejsce w takim wiejskim otoczeniu w Radży. Krishna has other movement outside of the Braj. Oczywiście Krishna jakby zajęty jest ruchem także poza Vrają. As a prince. Jako książę na przykład. In Mathura and Dwaraka. W Mathurze i w Dwarace. And he has other faces of himself as well. I on ma również inne oblicza. Like Narayan. Na przykład jako Narayana. He appears four-handed. Pojawia się w takiej formie czterorękiej. Four hands means must be God. A jak widzimy czteroręką formę, to myślimy, to musi być Bóg. When mother is cooking in the kitchen. Gdy matka na przykład gotuje coś w kuchni. And her daughter pulls on her dress, says, I want to cook. A jej córeczka ciągnie ją za sukienkę i mówi, to ja chcę gotować. Well, give me this, give me that. Albo daj mi to, albo tamto. So mother sometimes says, I only have two hands. A matka wtedy mówi, ja mam tylko parę rąk. Jedną parę rąk. In India she says, in India she says, I don't have four hands. A w Indiach mówią, a ja nie mam czterech rąk. I'm not God. Nie jestem Bogiem. Hmm. So the God is depicted in as Narayan, four hands. Więc Bóg jest opisany jako Narayana, czyli ten, który ma czworo rąk. This is a majestic form of God. To jest taka majestatyczna forma Boga. If we see someone with four hands, very beautiful, we might say, oh my God. Gdy zobaczymy kogoś przepięknego, który ma czworo rąk, możemy od razu zobaczyć i powiedzieć, o mój Boże. But if he appears like us, then we can get closer. Ale gdy on wygląda, czy pojawia się w takiej formie jak my sami, wówczas możemy do niego się bardziej zbliżyć. How will the finite get close to the infinite? Jak ten, który jest ograniczony, może zbliżyć się do nieograniczonego, nieskończonego? The closer you get to the infinite, im bliżej podchodzisz do nieskończonego, the more you will feel what it means to be finite. Tym bardziej dogłębnie odczuwasz to, jak to jest być tym nieznacznym, ograniczonym. You understand? Rozumiecie? So, is there any possibility of the finite becoming close with the infinite? A więc czy jest jakakolwiek możliwość, aby ten ograniczony mógł zetknąć się, zbliżyć się do nieograniczonego? We spoke about unity. Rozmawialiśmy już o jedności. And our desire for such. I o naszym dążeniu, naszych pragnieniach do takiej jedności. Ultimately we want, like a child lost, to be unified with our source. Ostatecznie chcemy być tak, chcemy zatracić się, tak jak małe dziecko w naszym źródle. We try to get it through relationships, through politics. Próbujemy to osiągnąć poprzez różnego rodzaju relacje, poprzez politykę. But we want to be unified really with our source.
Ale tak naprawdę chcemy zjednoczyć się, połączyć się z naszym źródłem. By which we can understand who we are and, what is our difference. Dzięki czemu będziemy mogli pojąć, kim sami tak naprawdę jesteśmy i jaka jest między nami różnica. You understand? Rozumiecie? It means that self-realization is found in God-realization. To oznacza, że samorealizacja jest, można znaleźć ją w realizacji czy w urzeczywistnieniu Boga również. We believe that you can realize God by chanting God's name. Wierzymy w to, że można urzeczywistnić Boga poprzez intonowanie Jego imion. If you can chant the name purely, you can realize that there's no difference between God and His name. Jeżeli będziemy intonować Jego imię w czysty sposób, to doświadczymy tego, że nie ma pomiędzy Jego imieniem a Nim samym różnicy. Do you agree? Zgadzacie się? You think so? Czy tak myślicie? Mam nadzieję. You're chanting. Intonujesz. You must have some faith. There is some taste, but it's like shadow. But what do you think? If you can do it purely, you can realize Krishna. Odpowiedź jest taka, że robię to, ale uważam, że to ciągle jest jakiś cień, ale Maharaj na to mówi, ale wierzysz w to, że jeżeli będziesz robić to w czysty sposób, to osiągniesz ten cel. But my point is that you cannot realize Krishna without realizing yourself at the same time. Ale chodzi mi tutaj o to, że nie możesz urzeczywistnić Kryszny bez urzeczywistnienia samego siebie, co następuje jednocześnie. Realizing Krishna means realizing a relationship with Krishna. Urzeczywistnienie czy realizacja Kryszny oznacza tak naprawdę urzeczywistnienie tego związku z Kryszną. So when we realize Krishna, we realize our, you want to say, our Swarup. Więc gdy urzeczywistniamy Krishnę, to również urzeczywistniamy naszą, jak my to mówimy, swarupę. You cannot do one without the other. Nie można zrobić jednego w odosobnieniu od drugiego. As I'm saying philosophically, if you make a union with your source. Tak jak mówię w sensie filozoficznym, jeżeli jednoczysz się ze swoim źródłem, then you know your source. And thereby you know yourself. Wówczas poznajesz to źródło i dzięki temu poznajesz samego siebie. You understand? Rozumiecie? If I have a part of this camera on the floor, we don't know what it is. Jeżeli wezmę jakiś odłamek, kawałek tej kamery i będzie on leżał na podłodze, to mogę nie wiedzieć, co to jest. You might figure out something to do with it. Być może pomyślę, że trzeba z nim coś zrobić. But its full utility will be understood when we plug it into the camera. Ale pełen użytek z tej rzeczy będzie wówczas, gdy z powrotem ją połączę z tą kamerą. So it is in the interest of understanding our difference to make a unity with God, our source. Więc naszym interesem jest zrozumienie właśnie tej różnicy, aby różnicy z naszym źródłem, aby również połączyć się z nim. Między nami a źródłem, aby również połączyć się z nim. But how close can we get to the infinite, finite? Ale jak bardzo, będąc ograniczonymi, możemy zbliżyć się do tego, który jest nieograniczony? How can the finite understand the infinite? Jak ten ograniczony może zrozumieć nieograniczonego? That is possible if the infinite wants the finite to understand. I to jest możliwe tylko wtedy, gdy ten nieograniczony będzie chciał, aby ten ograniczony mógł go, czy będzie mógł go zrozumieć. You understand? Rozumiecie? The infinite can do everything, anything. Dlatego, że nieograniczony może zrobić wszystko, cokolwiek. The finite
perspective is a limited perspective. The infinite perspective is an infinite perspective. Punkt widzenia ograniczonego jest ograniczony, a punkt widzenia nieograniczonego jest nieograniczony. So if the infinite wants to have intimacy with the finite, then it is possible for the finite to have intimacy with the infinite. Jeżeli nieograniczony będzie chciał mieć bliski, zażyły związek z ograniczonym, to wówczas do tego dojdzie. And although there are many faces of God, i mimo to, że jest wiele oblicz Boga, this face of Krishna in Braj, to oblicze Kryszny we Vraży is the form of the infinite, jest tą formą nieograniczonego, that enables the finite to become intimate with the infinite, która pozwala ograniczonemu na bliski, zażyły związek z nieograniczonym. When the infinite becomes finite like, gdy nieograniczony przybiera postać podobną do ograniczonego, then this intimacy between the infinite and the finite becomes possible. Wówczas taka intymność, czy taki bliski, zażyły związek między ograniczonym i nieograniczonym jest możliwy. So this is lila. I to jest właśnie lila. This is a play. To jest zabawa. You don't play alone. Nie bawimy się przecież sami. If you know everything, you're everywhere. Jeżeli wiesz wszystko, jesteś wszędzie. There's nothing to know. Nie ma nic do poznania. So there's no impetus for action. Nie ma bodźca do działania. There's nowhere to go. Nie ma dokąd się udać. You're already everywhere. Bo już jesteś wszędzie. And you're different from everybody else. I nie jesteś różny od nikogo. Jesteś różny od każdego. So who can relate to you closely? Więc kto może się tak naprawdę w bliski sposób wchodzić w bliskie relacje z tobą? God is watching. Everybody's relating with one another intimately. Więc Bóg obserwuje w każdego wszystkie relacje, które bliskie relacje, które zachodzą między wszystkimi. Everyone has friends. Każdy ma przyjaciół. Everyone has children. Każdy ma dzieci. Everyone has lover. Każdy ma kochanka. God will be without. A Bóg by ich nie miał? These are the very forces that govern the world. To są przecież tak naprawdę te kluczowe siły, które rządzą światem. You understand? Rozumiecie? Parental love, friendly love. Miłość rodzicielska, miłość przyjacielska. Romantic love. Miłość romantyczna. Love drives the world. To miłość wprawia w ruch świat. It's not gravity or. To nie grawitacja. Electromagnetic power. Ani pole elektromagnetyczne. That drives the world. To nie te rzeczy wprawiają świat w ruch. But love. Ale miłość. Mm. And only God has no love. A tutaj Bóg byłby tylko Bóg byłby jedyną osobą pozbawioną tej miłości. In the form of Krishna, we find this kind of love. This is play. Dlatego właśnie to w formie Kryszny widzimy tego rodzaju miłość i to jest właśnie jego zabawa. In this play, lila is only fully the term lila is only fully manifest in Krishna's play in Braj. I tak jak już wspomniałem, właśnie to pojęcie lili jest tak naprawdę w pełni przejawione, ta lila w pełni przejawia się właśnie u Kryszny, który znajduje się we Vraży. When he goes to Mathura Dwarka as a prince, he has something to do other than just play. Gdy on udaje się do Mathury bądź Dwaraki jako książę, on musi robić jeszcze jakieś inne rzeczy. What does he have to do? Na przykład w Mathurze, Dwarace. Hastinapurze. He has to establish the dharma. Musi ustanowić dharmę. He has to teach the Upanishads, Gita Upanishad. Musi nauczać Upanishadów, na przykład Gita Upanishad. That's not play. To już nie jest zabawa.
That is some kind of work. To jest praca do wykonania. Some type of duty. Pewien rodzaj obowiązku. Some type of obligation. Pewne zobowiązanie. And Krishna says in Gita, if I don't do my duty, then the whole world will collapse. Krishna mówi w Bhagavad Gita, gdybym ja nie wykonywał swoich obowiązków, to cały świat by popadł w ruinę. But in Braj, he doesn't do his duty. Ale we Vraży on w ogóle nie spełnia swojego obowiązku. He has no duty there. Bo tam nie ma żadnych obowiązków. He has no obligation. Nie ma zobowiązań. He's a very spoiled child. To jest bardzo zepsuty dzieciak. And fully playing. I który bawi się po prostu na maksa. And this realm, and where this form of the Godhead plays, we consider this to be the supreme form. I to miejsce, w którym Bóg się bawi, i jego forma, uważamy, że to jest właśnie najwyższa forma. Because it gives us the most access to him. Dlatego, że daje nam największy, najbliższy dostęp do niego. You understand? Rozumiecie? That's our perspective. To jest nasz punkt widzenia. This must be the best form. Że to musi być najlepsza forma. The lila of Krishna is very human-like. Ta lila Kryszny jest bardzo podobna do ludzkiego życia. There is no form of God in the world with whom humans can more readily bond emotionally than with Krishna. Nie ma w opisach takiej formy Boga, z którą ludzie mogliby związać się tak blisko właśnie jak z formą Kryszny. If we speak about the lila of Krishna as it's recorded in the Bhagavatam. Gdy mówimy o lili Kryszny, tak jak widać to na, jak zapisano to w Bhagavatam, what will be the high point? Co będzie jej takim punktem kulminacyjnym? Whenever he does something very human-like. To są te punkty, te miejsca, w którym on robi coś tak bardzo ludzkiego, tak bardzo bliskiego ludziom. That we as humans can identify with. Z którymi my, jako ludzie, możemy się utożsamić. I never really liked this part. Of the lila. Very sweet. Chciałbym być częścią tej lili w tym pewnym momencie myślimy. Nigdy czegoś wcześniej takiego nie słyszałem, czy nie doświadczyłem. We are emotional beings. Jesteśmy istotami emocjonalnymi. The drift in modern science wants to tell us that we are machines. Taki, można powiedzieć, prąd we współczesnej nauce mówi nam, że jesteśmy maszynami. But we have some resistance to that for good reason. Ale z uzasadnionych przyczyn jakby opieramy się temu poglądowi. Modern science in pursuit of reality seeks to dismiss the emotional and subjective realm. Więc nauka w poszukiwaniu takiej natury rzeczywistości jakoś dąży do tego, by odrzucić te kwestie emocji i kwestie podmiotowości naszej jako naszego życia. They cannot fit emotions. They cannot fit smells, tastes. Even into their conception of what is real. Naukowcy do swojej koncepcji rzeczywistości nie mogą nawet dopasować takich prostych rzeczy jak zapach, czy nasza interpretacja zapachu, czy smaku. Reality from that perspective is only quantities. Rzeczywistość z takiej naukowej perspektywy przecież jedynie sprowadza się do kwestii ilościowych. That you can measure. Które można zwyczajnie zmierzyć. Feelings, they are not objective. Uczucia nie są czymś obiektywnym. So we cannot get a hold on them. Nie możemy ich pochwycić, zmierzyć. So in an effort to understand the real, science has moved away from the subjective to find entire
day of reality in the objective world of velocity and weight, mass and so forth. Więc naukowcy, aby móc zrozumieć rzeczywistość, oddalają się od tej subiektywnej czy podmiotowej, tego podmiotowego wymiaru rzeczywistości, starając się w obiektywny sposób zmierzyć takie parametry jak masę, prędkość czy ciężar. But the real world is not the objective world. Ale tak naprawdę ten rzeczywisty świat to nie świat przedmiotów czy ten świat obiektywny. The objective world has no meaning without the subjective world. Because the subjective world is all about meaning. Dlatego, że ten przedmiotowy świat, ten świat przedmiotów nie ma żadnego znaczenia bez podmiotów, które go poznają. No, you understand what I mean? Meaning, purpose, value. These are all subjective. Rozumiecie to, o czym mówię, o znaczeniu, o celu, o wartościach? To są wszystko kwestie subiektywne czy podmiotowe. In Indian philosophy, the subjective world is the real world. W filozofii indyjskiej ten podmiotowy świat jest światem rzeczywistym. In English we say, oh, it's only in the mind. Anglicy mawiają, a to jest jedynie w myślach, to jedynie umysł. Everything is in the mind. Ale tak naprawdę wszystko jest w umyśle. That's the fact. To jest fakt. Everything is a conception. Wszystko jest pewnym rodzajem koncepcji. In Indian philosophy, physical matter evolves out of psychic matter. W indyjskiej filozofii ta fizyczna materia wyłania się z materii psychicznej. If you want to be a materialist, jeżeli chcecie być materialistami, it's better to become a Vedantist. To lepiej już zostać Vedantystą. Because you'll get a bigger picture of matter. Dlatego, że macie wtedy taki szerszy obraz materii. A picture of matter that includes sounds, smells, tastes. To jest taki obraz materii, która nie zamyka się, która jakby włącza również w swój zakres działania dźwięki, smaki, obrazy. Because in Vedanta, then there are two forms of matter. Dlatego, że w Vedancie są dwa rodzaje materii. Physical and psychic. Materia fizyczna i materia psychiczna. The Vedantists, they came to this conclusion. Vedantyści doszli do tego wniosku, that in the psyche of the human, że w psychice ludzkiej there are certain influences. Znajdują się pewne wpływy. Contentment. Zadowolenie. Discontent. Brak zadowolenia. And distortion. I zaburzenie. Zniekształcenie. They called it sattva. Oni nazywają to sattwą. Contentment. Zadowolenie. Rajas, discontent. Rajas, brak zadowolenia. Have to do something. Muszę coś zrobić. Not content. Nie jestem zadowolony. And delusion. Oraz złudzenie. Tamas. Tamas. They examined the human psyche. Przeanalizowali psychikę ludzką. And then they posited that the objective world of physical matter contained the same things that the human psyche contained. I zasugerowali, że ten świat zewnętrzny również zawiera te same elementy, które obecne są w ludzkim umyśle. Sattva, rajas, tamas. Sattva, rajas i tamas. World comes out of these influences. Świat wyłania się z tych wpływów. To jest ich konkluzja. My point only is this is a much broader conception of matter than what we find in modern science today. Nie chodzi jedynie tutaj o to, że istnieje znacznie szersza koncepcja nauki
niż ta, którą prezentuje się obecnie. And that modern conception of matter is failing. A ta współczesna koncepcja naukowa tak naprawdę ponosi klęskę, czyli it's not working in any way other than some pragmatic way to through which we can, with the help of technology, create some thing or another to gratify our human lives. Więc ona działa jedynie w takim wąskim zakresie, takim pragmatycznym, w którym możemy w jakiś sposób zauważyć jej fizyczny wpływ na, poprzez technologię na życie ludzkie. So a bigger idea of matter we find in Eastern philosophy. Więc we wschodniej filozofii widzimy taką szerszą ideę nauki o materii. And this psychic matter. Natomiast materia psychiczna. It is such that when consciousness touches it. Ma taką naturę, że gdy dotyka, czy dotknie jej świadomość. That psychic matter becomes like consciousness. Wówczas ta materia psychiczna, czy parapsychiczna, ona nabiera cech świadomości. This is an important point. To jest bardzo istotna kwestia. What is psychic matter like? Jaka jest ta psychiczna materia? It is experiential. Ona jest czymś, co można doświadczyć. Physical matter is only experienced. Ona ma zdolność doświadczania, natomiast fizycznej materii można jedynie doświadczać, ona sama nie doświadcza. The psychic matter is where our entire emotional life is derived from. Z tej psychicznej, parapsychicznej materii bierze się całe nasze życie emocjonalne. And our emotional life is really everything about our life. A tak naprawdę nasze życie emocjonalne to jest po prostu wszystko w naszym życiu. The implication is that there must be emotional life in consciousness. A implikacja jest taka, że w samej świadomości musi istnieć życie emocjonalne. Rozumiecie? Matter takes on an emotion, subtle matter, takes on an emotional life in touch with consciousness. Consciousness must have emotion inherent within it. Więc jeżeli materia ta psychiczna czy parapsychiczna przyjmuje pewne cechy świadomości, gdy ta styka się z nią, wówczas możemy wnioskować, że sama świadomość ma również życie emocjonalne, to znacznie to oryginalne. Emotion means movement. A emocja oznacza ruch. So this emotional life and the movement that corresponds with it, this is what we call Krishna Lila. A więc to życie emocjonalne, ten ruch, sorry, I just lost. This emotional life and the movement that accompanies it. This is what, in perfection, this is what we call Krishna Lila. Właśnie to jest to ten ruch i to życie emocjonalne, które jemu towarzyszy właśnie w odniesieniu do Kryszny, to jest właśnie Krishna Lila. Therefore, when we hear Krishna Lila, dlatego gdy słuchamy Krishna Lili, it's very easy for us to make like a psychological bond with Krishna. We can identify with him. He's like us. Wówczas łatwo jest nam nawiązać taką więź psychiczną z Kryszną, bo wtedy możemy pomyśleć, że on jest taki jak my. You understand? Rozumiecie? You can hear about Buddha. Możecie słuchać o Buddzie. That is also a form of God. To jest również forma Boga. You can hear about Jesus. Możecie słuchać o Jezusie. Another form. To jest inna forma. Allah. O Allahu. Anybody else? O kimś jeszcze? There's only a few candidates.
out there. Jest jeszcze kilku kandydatów. But if you understand Krishna properly and you hear about it, you'll find, unlike with the Buddha, unlike with Allah, unlike with Jesus, we can bond emotionally. Więc gdy tak postaracie się zobaczyć, skupić na Krysznie, to zobaczycie, że ten rodzaj więzi, jaki jest możliwy z Nim, różni się od tej więzi, którą można mieć z Buddą, z Allahem, z Chrystusem. You cannot bond emotionally with Buddha. Nie możesz związać się emocjonalnie z Buddą. He's a good guy, but... To jest dobry gość. Ale, he's very quiet. Ale jest bardzo cichy. He's very quiet. Bardzo cichy. You know, emotional life is like this. He is like this. Więc jakbyśmy tak mieli taki wykres życia emocjonalnego, to jego życie emocjonalne to tak. He's very smart. Jest bardzo mądry, inteligentny. He knows that our emotional life is a problem. On wie, że nasze życie emocjonalne jest problemem. He knows that. On to wie. He says, if such desires that are part of emotional life are the cause of all suffering. Mówi, że te wszystkie te pragnienia, które związane są z życiem emocjonalnym, one są przyczyną wszelkiego cierpienia. He says, as long as you move, then you go down. Mówi, tak długo jak będziesz się poruszać, to będziesz ciągle się pogrążać. Like quicksand, you know quicksand? Tak jak w ruchomych piaskach. The more you move, the more you go down. Im bardziej się poruszasz, tym bardziej się pogrążasz. This is karma. To jest karma. The more you move by taking, im bardziej się poruszasz za sprawą brania, the more you owe. Tym bardziej jesteś dłużny. You understand? Rozumiecie? You buy a house. Kupujesz dom. But then you owe so much. Ale musisz tak mortgage. Wiele spłacić kredytu, odsetek. You owe more now. I wtedy jeszcze jesteś bardziej zadłużony. If I lend you $100, gdy pożyczę ci $100 at 10% interest, na 10%, now you owe me 110. Teraz jesteś mi winien 110. So through the life of acquisition there's an illusion of gain. Zatem poprzez życie polegające na zdobywaniu dóbr powstaje pewne złudzenie zysku. The reality is a net loss. A tak naprawdę rzeczywistość to jest strata netto. So in material life, life of acquisition, the common knowledge that I'll be more if I acquire more, we actually are going into negative numbers. Więc w tym życiu materialnym, w którym myślimy, że osiągniemy pełnię poprzez ciągłe nabywanie pewnych rzeczy, to tak naprawdę jest tym właśnie pogrążaniem się w tych ruchomych piaskach. Tak naprawdę to jest schodzenie w dół do takich liczb ujemnych, można powiedzieć. Zasadą karmy jest to, że gdy bierzemy coś z naszego środowiska, to wówczas się zadłużamy. So the Buddha says, stop taking. Zatem Buddha mówi, przestań brać. But in order to stop taking, I have to stop thinking, because I'm always thinking about taking. Ale żeby przestać brać, to muszę jednocześnie przestać myśleć, dlatego że to, co wypełnia mój umysł, to jest ciągła chęć brania. So yes, you have to stop thinking. Więc on mówi, przestań myśleć. That will end all problems. I mówi, że to wszystko, to zakończy wszelkie problemy. That's true. To prawda. But then we come from negative numbers to zero. Ale wtedy dojdziemy do tych liczb ujemnych do zera. And zero is very positive in comparison to negative numbers. Nasz oczywiście w porównaniu do tych liczb ujemnych, zero wydaje się tutaj bardzo pozytywne, czymś liczbą dodatnią. You can have peace. Można uzyskać spokój. Peace. Spokój. Shanti, shanti, shanti. But Chaitanya Mahaprabhu says, no love. Ale Chaitanya Mahaprabhu mówi,
Nie ma miłości w takim układzie. Peace and love. Peace and love. Pokój i miłość. Just peace. Sam pokój, spokój. But no love. Ale bez miłości. Another problem. I to kolejny problem. Buddha very smart. Buddha jest bardzo mądry, bystry. But not that smart. Ale nie aż tak. Chaitanya Mahaprabhu a little smarter. Chaitanya Mahaprabhu jest trochę bystrzejszy. Bhakti Vedanta. Bhakti Vedanta. Vedanta means wise. Vedanta oznacza mądrego, czyli mądry. And bhakti means love. A bhakti oznacza miłość. So he's puzzling wise kind of love. Więc on przedstawia coś, co można by nazwać mądrą miłością, mądrym rodzajem miłości. He looked at the Buddha and he said. On popatrzył na Buddę i powiedział. Are there any positive numbers? Czy są jakieś liczby dodatnie? And Buddha fainted. A Buddha zemdlał. O to chodzi w tej idei. That is only you can think of this. Że on zemdlał i powiedział, tylko ty mógłbyś pomyśleć o czymś takim. What would the positive numbers be like? A jakie byłyby te dodatnie liczby? Who can imagine? Któż mógłby sobie to wyobrazić? Well, they would be like negative numbers. One byłyby dokładnie takie, jak te liczby ujemne. 1, 2, 3, 4, 5. Nie muszę tłumaczyć. But just a plus instead of a minus. Ale przy każdej z tych liczb byłby plus zamiast minusa. So what is that world beyond peace? Where there is wise, the wisdom of peace, and there is also love. Więc co to za świat? Jest w nim spokój, ale również mądra miłość. It is like this world. On jest taki jak ten świat, tutaj. Really, this world is like that world. A ściśle mówiąc, ten świat jest taki jak tamten. Only the negative sign instead of the plus. Tylko zamiast plusa ma minus przy tych liczbach. Negative means there's love, but there's no wisdom. To ujemne czy negatywne, jak to się mówi po angielsku, to oznacza, że istnieje tu miłość, ale nie ma mądrości. No wisdom as to where to repose our love. Nie ma tej mądrości, która pozwala nam właściwie ukierunkować naszą miłość. Chaitanya Mahaprabhu given this kind of wisdom. I ten rodzaj mądrości daje właśnie Chaitanya Mahaprabhu. And it stands like a tall, luminous lighthouse. On tak stoi niczym taka wysoka, świetlista latarnia, który na brzegu. Speaking to all of us. Morza, który. Drowning in the ocean of material emotions. Która skierowana jest do nas, którzy wszyscy toniemy w takim oceanie materialnych emocji. The Buddha, Shankar and other philosophers and mystics, they tell us, you don't have to drown in the ocean of material existence. Buddha, Shankaracharya i inni mistycy mówią nam, nie musicie tonąć w oceanie materialnej egzystencji. You can float. Możecie się na nim unosić. Just hold your breath. Po prostu wstrzymajcie oddech. We say, that's a little difficult. My na to wstrzymać oddech to jest trudna sprawa. Do you understand me? Rozumiecie? To love is to live. Kochać oznacza kochać to żyć. If I say that the problem is loving. Jeżeli powiem, że problemem jest miłość, stop loving and you can live peacefully. Gdy powiem, przestań kochać, a będziesz żyć w spokoju, I can say, without loving, there's no living. A ja mogę odpowiedzieć, bez miłości nie ma życia. You ask me to hold my breath. Chcesz, żebym wstrzymał oddech? To solve the problem of drowning. Aby rozwiązać problem tonięcia? That is not a very practical idea. To nie jest pomysł zbyt praktyczny. Do you understand? Rozumiecie? No. Mahaprabhu is standing like a tall lighthouse. He says, there is a shore. Mahaprabhu stał niczym taka latarnia oświetlająca ten ocean, mówiąc,
wskazując, że istnieje drugi brzeg, where you can breathe, gdzie można oddychać and move, i poruszać się. Positive and progressive immortality. To taka dodatnia, pozytywna, progresywna nieśmiertelność. These are the philosophical ideas underpinning the concept of lila. To są właśnie te filozoficzne kwestie, które leżą u podstaw lili. Krishna lila. Krishna lili. And this is the subject of Chaitanya Charitamrita. I to jest właśnie temat Chaitanya Charitamrity. Chaitanya means consciousness. Chaitanya oznacza świadomość. The difference between consciousness and matter is what life is all about. Życie tak naprawdę dotyczy tej różnicy pomiędzy świadomością a materią. There are two questions in human life. W ludzkim życiu są takie dwa pytania. One question. Pierwsze. What's out there? Co jest tam? Second question. Drugie. Who am I? Who's looking at it? Kto na to patrzy? These are the questions. To są te pytania. Some people conclude. Niektórzy dochodzą do wniosku. There's nothing out there. Że tam nic nie ma. Some people conclude there's no one looking at it. Inni mówią, że nikt na to nie patrzy. Idealism. Idealizm. Objectivism. Obiektywizm. Many in between. I wiele koncepcji pomiędzy nimi. As Vedantists, we conclude that consciousness, the observer, and matter are different. My jako Vedantyści dochodzimy do wniosku, że świadomość i materia są od siebie różne. In our life, driven by common knowledge, we seek to acquire. W życiu, które charakteryzowane jest tą wiedzą potoczną, dążymy do gromadzenia rzeczy. And by our acquisition, we identify ourselves. A poprzez te gromadzenie odpowiednio się utożsamiamy. If I acquire a Polish passport, jeżeli zdobędę polski paszport, I will say, I'm Polish. Powiem sobie, jestem Polakiem. If I acquire a house, jeżeli nabędę dom, samochód, an identity comes with that. To z każdą tą rzeczą, każdej tej rzeczy towarzyszy pewien rodzaj tożsamości. With the word my comes the I. Każdemu słowu moje, każde słowo moje implikuje słowo ja. But nothing is mine. Ale nic tak naprawdę nie jest moje. Time says. Tak mówi czas. So the I derive from my. Więc to ja, które bierze się z poczucia moje, jest czymś złudnym. To think that I'm American, myśląc, że jestem Amerykaninem, I'm Polish, Polakiem, I'm man, jestem mężczyzną, I'm woman, kobietą, I'm prime minister, jestem premierem, I'm Brahma, jestem Brahmą. These are very small ideas. To są bardzo takie przyziemne koncepcje. In all of these ideas, I am this, I am that, I am this, I am that. Something is changing and something is staying the same. W tych wszystkich ideach, o których wspomniałem, jest coś, co ciągle się zmienia i coś, co jest niezmienne. This and that are changing. To i tamto się zmieniają. What stays the same? Co zostaje takie samo? I am this, I am that. I am this, jestem tym, jestem tamtym. This and that is changing. What stays the same? To i tamto się zmienia, co zostaje? I am. Ja jestem. That stays the same. To zostaje. This I am is bigger than every this or that. To jestem, czy ja jestem, jest znacznie
większe od tego, od tej lub tamtej rzeczy. More profound and more substantial. Jest głębsze i bardziej istotne. Is the only thing that we know. I tak naprawdę jest jedyną rzeczą, którą tak naprawdę znamy. For sure. Na pewno. I am. To, że jestem. All other knowing proceeds from this. Wszelkie inne poznanie bierze źródło właśnie stąd. And if I'm not, there is no meaning to any other kind of knowing. A jeżeli nie jestem, to jakikolwiek inny rodzaj poznania nie ma sensu. Our entire existence is based on this, something we don't think about. Tak naprawdę całe nasze istnienie opiera się na tym, o czym tak naprawdę nie myślimy. I am. Jestem. Do you know what is the most used word in Polish? Wiecie, jakie jest najczęstsze słowo używane w języku polskim? How do you say I? Ja. Ja. Yeah. You know what is the least understood word in Polish? A jakie jest najmniej zrozumiane słowo w języku polskim? Ja. Yeah. And in English? I w angielskim, and in Spanish, i w hiszpańskim, and German, niemieckim, tak. Even the Russians. Nawet w rosyjskim. So that I am, that is real. A to ja jestem jest czymś rzeczywistym. That I am this or that, that is false. Że jestem tym lub tamtym, to jest coś fałszywego. This and that are things and they are thoughts. To i tamto, o których wspominam, to mogą być rzeczy, jak i myśli. Things and thoughts about things. Myśli, rzeczy i myśli na temat tych rzeczy. I am not that. To ja tym nie jestem. Or this. O tamtym? Albo tamtym? But I am. Ale jestem. That is a lot to digest. To oczywiście jest mnóstwo jakby rzeczy do przyswojenia. Many schools of Eastern spiritual discipline stop there. I wiele szkół wschodnich, szkół dyscypliny takiej duchowej zatrzymuje się w tym miejscu. In the Gita, what does Krishna say? Co Krishna mówi w Gicie? It's Charjabat Pashyati, you know? Znacie to? Who sees it, says it's amazing. Ten, kto ją widzi, mówi, że jest zdumiewająca. Who speaks about the eye, says it's amazing. Who hears about the eye, kto mówi o ja, mówi, że jest zdumiewający. Kto słyszy o ja, mówi, że jest zdumiewający, że to ja jest zdumiewający. Not only is it not a thing or a thought, it's nothing like anything or thought. Nie tylko nie jest to ani rzeczą, ani myślą, ani w ogóle nie jest podobne do żadnej rzeczy, ani myśli. We are that. A my tym jesteśmy. Consciousness. Świadomością. It is such a huge thing to digest. To jest tak ogromna rzecz, taka do przyswojenia, do przemyślenia. Your whole emotional life can become suspended by that thought. Ta myśl może tak naprawdę zawiesić całe twoje życie emocjonalne. And Chaitanya Mahaprabhu thinks that's a small thought. A Chaitanya Mahaprabhu mówi, a to taka myśl nieznaczna. Mm-hmm. The book about him. Książka na jego temat. Chaitanya Charitamrita. Chaitanya Charitamrita. Chaitanya means consciousness. Chaitanya, jak już wspomniałem, oznacza świadomość. But the book is not all just about the difference between consciousness and matter. Ale ta księga nie dotyczy jedynie różnicy pomiędzy świadomością a materią. It's part of it, but it's a small thing. Ten temat jest jakby cząstką, która jest zawarta w tej księdze, ale to jest bardzo niewielka, nieznaczna część. It is about Chaitanya. Ona dotyczy Chaitani. Consciousness. Świadomości. Charitamritam. Charitamritam. It's character in immortality. Jest to charakter w nieśmiertelności. What are the positive numbers? Czym są, mówię o tym, czym są te liczby dodatnie? What are the possibilities of consciousness? Jakie są możliwości świadomości? Not just it's different from matter. Nie tylko to, że jest, różni się ona od materii. We cannot say anything. I nic o niej nie można powiedzieć. Neti, neti.
It's not this, it's not that. Że nie jest tym, że nie jest tamtym. Chaitanya Mahaprabhu says, your whole negative emotional life comes from the touch of consciousness. Chaitanya Mahaprabhu mówi, całe te twoje ujemne życie emocjonalne wynika z dotyku świadomości. In the realm of consciousness, there is abundant and pure emotional life. Zaś w tym królestwie świadomości, w tej sferze świadomości jest tak naprawdę obfitość pełnej, czystej świadomości. And that emotional life is the difference. Tego czyste życie emocjonalne i te życie i takie życie emocjonalne jest różnicą. The bheda. Tym co mówimy bheda. Dasya, sakya, vatsalya, madhurya. This is bheda. Te wszystkie relacje dasya, sakya, madhurya, one są bhedą. Difference. Czyli różnicą. The difference is an ornamentation of the unity that is the abed, the philosophy. One są tym, te różnice są takim ornamentem w tej jedności. One philosophy. Jedna filozofia. One point. Jedna kwestia. The one, what is the one main point of Gaudiya philosophy? Więc te różnice jakby ozdabiają tą jedną kwestię w tej filozofii. Jaki jest jeden zasadniczy punkt, najważniejszy punkt w filozofii Gaudia? What is the philosophical password? Jaki jest to unlock the truth of Srimad Bhagavatam? Jakie jest filozoficzne hasło, które pozwala wejść do prawdy, do tajemnicy Bhagavatam. Rasa. And all Upanishad. I wszystkich Upanishadów. No. To by była rasa. No. One point of philosophy. Krishna's tu Bhagavan Swayam. Krishna's tu Bhagavan Swayam. Why? Because this is the one point of philosophy. If everything is centered on Krishna, oneness, jeżeli wszystko jest abed, then we can have bed. To jest jakby najważniejszy punkt, dlatego że jeżeli wszystko jest skupione na Krishnie i to jest właśnie ta jednia, można powiedzieć, ta jedność, to wówczas uzyskujemy abhedę, czyli różnicę. Because he is Rasaraj. Dlatego, że on jest Rasaraja. In Krishna we find all such possibilities for emotional life in transcendence. W Krishnie widzimy te wszystkie możliwości emocjonalne właśnie w wymiarze transcendentnym. And not in Krishna in Mathura. Ale nie w Krishnie, który znajduje się w Mathurze. And not in Krishna in Dwaraka. Ani w tym, który znajduje się w Dwarace. And not in Ram in Ayodhya. Ani u Ramy, który znajduje się w Ayodhi. And not in Narayana in Vaikuntha. Nie u Narayany na Vaikuntha. Only in Krishna in Vrindavan. Tylko u Kryszny we Vrindavan, standing next to Radha, który stoi obok Radhy. If we have oneness, Krishna says in Gita, aham sarvasya prabhava mata sarvam pravartate. This is the philosophical point we have to embrace for Radha bhava samanvita to enter into the brunch. To jest właśnie ta kwestia filozoficzna, którą tej takiej jedności, którą musimy zrozumieć, aby móc wejść do Vraja Lili. So, as I began, więc tak jak wspomniałem na samym początku, let me conclude, to chciałbym jakby to podsumować, there are many devotees in Poland, że w Polsce jest wielu wielbicieli, different sects of Gaudiya. W różnych grupach Gaudiów. That can be very beautiful. I to może być bardzo piękne. Or that can be very ugly. I że to może być takie wstrętne, tak? Niemiłe. What will make it beautiful? Co uczyni tą różnorodność piękną?
Że mamy, że musimy mieć jedną filozofię. It starts with Krishna's Tu Bhagavan Swayam. Ona zaczyna się od tego stwierdzenia Krishna's Tu Bhagavan Swayam. And then we have a few more things to say also. I wówczas mamy troszeczkę więcej jeszcze rzeczy do powiedzenia. What is the Siddhanta, the conclusion, the philosophical conclusion? Czym jest Siddhanta? Czym jest konkluzja? Czym jest filozoficzna konkluzja? There are many things, but jest wiele rzeczy. Point is to understand. Ale chodzi o to, żeby zrozumieć Siddhantę. That this is a unifying principle. I że jest ona tą zasadą jednoczącą. My guru Maharaj, when we were very young, gdy byliśmy bardzo młodzi, mój guru Maharaj, he taught us that if you want to say anything, powiedział nam, że jeżeli chcecie powiedzieć cokolwiek, it should be supported by the shastra. Musi być to poparte stwierdzeniami z siastr. There's a way to determine what is Siddhanta. Istnieje sposób, aby móc określić to, co jest Siddhantą. It's not that you just pick one verse, I like that, and take it out of context and call it Siddhanta. Nie jest tak, że wyciągamy jakiś werset z kontekstu i nazywamy go Siddhantą, dlatego że ten werset nam się podoba. You can quote Hiranyakasipu from Bhagavatam also. Można z Bhagavatam przecież zacytować również Hiranyakasipu. And say, see? I można powiedzieć, widzicie? Bhagavatam says this. Bhagavatam mówi właśnie to. But what is the context? Ale jaki jest kontekst? In the context is includes a wide body of literature. Kontekst tak naprawdę obejmuje bardzo szeroki zakres różnorodnej literatury. Not just what your guru wrote or what my guru wrote. Nie tylko to, co napisał mój guru czy twój guru. No. It has to be drawn not out of a vacuum. Tej Siddhanty nie wyciąga się nie bierze się gdzieś z powietrza. But we have to see our gurus in context of the whole sampradaya, history, and so on and so forth. Ale that way we can understand their explanations in time and circumstance. Ale naszych guru musimy widzieć na takiej szerszej perspektywy całej sampradai i wtedy ich stwierdzenia należy też jakby ich stwierdzenia postrzegać w kategoriach pewnych czasu, miejsca, okoliczności. Time and circumstance, they change. I natomiast czas i okoliczności się zmieniają. Therefore we need a guru parampara, one after another it means. Dlatego potrzebujemy guru parampara, dlatego że stwierdzenie to oznacza jeden po drugim, jeden za drugim. This may seem a little difficult. To się może zdawać nieco trudne. But if you want to love Krishna, ale jeżeli chcesz kochać Krishna, if you want to have a swarup, a divine form, jeżeli chcesz mieć swarupę, tą boską formę, corresponding with a particular manifestation of Krishna, odpowiadającą określonemu przejawowi Krishna, as friend or lover, jako przyjaciel bądź ukochany, you have to understand some tattva, some siddhanta, some philosophy. Musisz zrozumieć tattwę, siddhantę, pewną dozę filozofii. Your swarup and the tattva, they're not different. Twoja swarupa i tattwa nie są czymś różnym. This tattva will separate us from our own ideas. Ta tattwa odseparuje nas, oddzieli nas od naszych własnych koncepcji. And our particular material, emotional attachments. Oraz naszych określonych emocjonalnych przywiązań. You understand? Rozumiecie? This is part of forming your swarup. To jest tak naprawdę część tworzenia twojej swarupy. We said it is wise love we're interested in. Powiedzieliśmy już, że zainteresowani jesteśmy mądrą miłością. So we have to become a little wise. Więc musimy być odrobinę, musimy nabrać odrobinę mądrości. And there's a system for determining what is the Siddhanta. I istnieje pewien system, który może pozwala nam określić to, czym jest Siddhanta.
my Guru Maharaj in our Parivar of Bhakti Vinod. Mój Guru Maharaj w naszej Parivarze Bhakti Vinody. It has been very successful. Która była odniosła ogromny sukces. In terms of what it wanted to accomplish. W sensie tego, co, jakie były jakby cele, które do osiągnięcia. Celem było to między innymi, żeby w Polsce byli wielbiciele. Successful. Czyli jest to sukces. But sometimes when you have such a broad and far-reaching ideal. Ale gdy mamy często taki szeroko zakrojony i dalekosiężny ideał, czy taką ideę, you may have to speak about the philosophy in certain ways, at certain times, at certain places. Wtedy mówimy na temat filozofii w pewien określony sposób, w zależności od tego, w jakim jest to miejscu i w jakich czasach. That is preaching. To jest to, co nazywamy nauczaniem. You all have that experience. Macie wszyscy to doświadczenie. Someone sees your beads. Ktoś widzi wasze korale. They say, what's that? Pyta się, o co to? And you go, A wy na to, jak to powiedzieć? Where do I begin? Od czego mam zacząć? What will I tell them? Co ja mu powiem? How will I say it? Jak ja to powiem? Then you say something. Więc mówisz coś. You understand, they partially understood it. Widzicie, że częściowo ta osoba zrozumiała. But you think, anyway, that's a start. Ale tak myślisz, a dobra, to jest na razie tak na początek. Okay. But there is more to be said. Ale jest jeszcze więcej do powiedzenia. So you all have this experience. Więc wszyscy mieliście to doświadczenie. The same way for higher devotees in relation to us, they may say something according to time and circumstance. Podobnie ci wysoko zaawansowani wielbiciele, oni podobnie zachowują się wobec nas, odpowiednio do czasu, okoliczności, miejsca. But the strategy for preaching is only useful as long as the strategy fuels practice. Ale ta strategia nauczania jest tak długo użyteczna, jak zdolna jest tak napędzać czy inspirować praktykę. Strategy will have a certain shelf life. Oczywiście to można powiedzieć, że taka strategia będzie miała pewien taki okres przydatności. When it ceases to fuel practice or becomes a cause of confusion that causes practice to be suspended. Then it has to be explained. That it was only a strategy. Gdy taka strategia przestaje działać, czy wpływać, napędzać właśnie praktykę, bądź w pewnym momencie nabieramy jakichś wątpliwości z tym związanych, to należy ją jakby wytłumaczyć, czy przedstawić właśnie jako taką strategię. Once Prabhupada told, he was speaking to some Catholics. Pewnego razu Prabhupada powiedział, mówiąc czy rozmawiając z katolikami, he said, Mary is an expansion of Radha. Powiedział, że Matka Boska jest emanacją Radhy. That is a preaching strategy. To jest ewidentna strategia nauczania. Do you understand? Rozumiecie? Bhaktivinoda Thakur, he said, in Christianity we find Sakiras, brotherly love. Bhaktivinoda Thakur stwierdził, napisał, że w chrześcijaństwie możemy doszukać się sakhyarasy, czyli miłości braterskiej. But he said the rasa that is Brahman is only partially there in Christianity. In Gaudiya we have the Madhurya rasa, full picture. Ale dodał, że ta rasa, którą można znaleźć w chrześcijaństwie, jest tam jedynie fragmentaryczna, zaś w szkole Gaudia mamy tą rasę, na przykład Madhurya rasę mamy, więc jakby jest ona takim, ona jest tam obecna w pełni. Do you understand? Rozumiecie? This is a preaching strategy. To jest strategia nauczania. If you look carefully, you see
that in Christianity we only have maybe Shantarasa. Więc tak naprawdę, gdy jest to strategia nauczania, gdy tak naprawdę przyjrzymy się chrześcijaństwu, to rzeczywiście przeanalizujemy tę tradycję, to możemy tam doszukać się jedynie Shantarasy. Rozumiecie? The beatific vision. Ta taka wizja piękna. Możemy tam dostrzec właśnie tą wizję piękna, tej kontemplacji piękna. This is Shantarasa. I to jest Shantarasa. In Shantarasa only the vision of God is beheld. Not the movement, not the lila, not the guna. W Shantarasie można zauważyć jedynie właśnie wizję Boga, natomiast nie jego ruch, nie lilę, nie gunę. It's not a bad thing. To przecież nie jest coś złego. But there's no sakyaras there. Ale tam nie ma sakyarasy. Mm-hmm. So I'm just giving some simple examples. Daję tutaj oczywiście pewne proste przykłady. How in our lineage coming from Bhaktivinoda. Jak w naszej sukcesji pochodzącej od Bhaktivinody. Our acharyas have adopted at different times different preaching strategies. Nasi acharyowie przyjmowali różne strategie nauczania w różnych czasach. In order to accomplish a particular result. Aby osiągnąć pewien określony efekt. To have devotees in Poland. Aby mogli w Polsce być bhaktowie. Because the strategy is successful. A ponieważ ta strategia odniosła sukces. Then it worked. To po prostu zadziałało. But again, such strategies have a time and place. Oczywiście te strategie mają pewne czas i miejsce. As we grow in Gaudiya Vaishnavism. Gdy my się rozwijamy jako Gaudiya Vishnuici, we find there other books. Odkrywamy inne księgi. We understand our guru in relation to the whole sampradaya. Zaczynamy rozumieć naszych guru czy naszego guru w odniesieniu w kontekście całej sampradai. We can determine what is said according to time and circumstance provisionally. Możemy zauważyć czy jakby wykryć co było powiedziane odpowiednio do czasu, miejsca, okoliczności, co było pewnym rodzajem pewnego takiego takiego prowizorycznego stwierdzenia. What are details and what are principles? Czym są detale, szczegóły, czym są pryncypia? Details can be changed. Detale mogą się zmieniać. In order to focus on the principle. Po to, by móc się skupić na pryncypiach, na tym, co zasadnicze. Let me be a little more clear about this. Chciałbym to tutaj ująć w jasny sposób. I said details can be changed. Powiedziałem, że detale można zmienić. Details must be changed. Detale tak naprawdę trzeba zmieniać. As time and circumstances change. Dlatego, że czas i okoliczności również się zmieniają. If we don't keep up with this, jeżeli nie będziemy z tym wszystkim na bieżąco, then we think this guru, the next guru, he or she is not bona fide because he or she doesn't say the same details as the previous. Jeżeli nie będziemy z tym na bieżąco, to zaczniemy twierdzić, że ten guru nie jest autentyczny, dlatego że nie mówi dokładnie nie podaje tych samych szczegółów, czy nie przedstawia tego w taki sam sposób jak ten poprzedni. Then we just become religious fanatics. Wówczas możemy stać się religijnymi fanatykami. Then we have differences from one another. Wtedy widzimy siebie w kategoriach różnic. That are unbecoming. Co jest czymś, co nam nie przystoi. They arise out of a misunderstanding of the Siddhanta. One tak naprawdę, takie zachowania, biorą się z opacznego rozumienia Siddhanty. Rather than out of embracing the Siddhanta in such a way, the Bhava comes. Rozumieć czy przyjmować Siddhantę w taki sposób, aby wydała z siebie bhawę. Differences arising out of bhava
That is desirable. That's ponieważ, beautiful. Ponieważ to, co jest pożądane i co jest piękne, to są różnice, które biorą się z bhawy. Difference arising out of anarthas. A różnice, które biorą się z anarth, nie są czymś pięknym. Czy rozumiecie? So to conclude a little bit more about my history. A żeby tak zakończyć troszeczkę tą moją historię. As I said, I was initiated by Prabhupada. Bo jak już wspomniałem, byłem inicjowany przez Prabhupadę. And after Prabhupada left, I came under the guidance of Pujapad Sridhar Maharaj. Gdy Prabhupada odszedł, to przyjąłem schronienie w Pujapadzie Sridharze Maharaju. So I know something about Prabhupada. Więc ja wiem coś o Prabhupadzie. That some of my god brothers and god sisters don't know. Czego nie wiedzą moi bracia i siostry duchowe. I know about his love for Sridhar Maharaj. Wiem o jego miłości do Sridhary Maharaja. That's a beautiful side. To jest jego bardzo piękna strona jego życia. I know everything else that my god brothers and god sisters know about Prabhupada. I znam również wszystko to, co wiedzą moi bracia i siostry duchowe na temat Prabhupada. But I know how he conducted himself in relation to his god brother, whom he hosted in his house for 6 years. Ale wiem, jak zachowywał się wobec swojego brata duchowego, którego tak naprawdę gościł pod swoim dachem przez 6 lat. Today I posted a picture on the internet on Facebook. Did you see it? Ja zamieściłem w internecie. Dzisiaj zamieściłem takie zdjęcie w internecie na Facebooku. Widzieliście je? This is Priti Lakshan, the symptom of love. Jest podpisane Priti Lakshana, czyli oznacza to symptom miłości. Sridhar Maharaj is sitting in a chair. Sridhar Maharaj siedzi na krześle. And Prabhupada is putting a garland on him. A Prabhupada zakłada mu na szyję girlandę. And Sridhar Maharaj is reaching down to touch Prabhupada's feet. A Sridhar Maharaj sięga w dół, aby móc dotknąć stóp Prabhupady. It's a very beautiful image. To jest taki piękny obraz. Mm-hmm. We want this kind of image. My chcemy, żeby chcemy takiego obrazu, chcemy takiej wizji. We wonder why Gaudiya Vaishnavism is not like this. I zastanawiamy się, dlaczego wisznuizm Gaudiya nie jest taki. It is like this. On taki rzeczywiście jest. But we don't understand Gaudiya Vaishnavism. Ale my nie rozumiemy Gaudiya Vishnuizmu. Although we say, you're not the body. Ale myślimy, mówimy, mimo iż ciągle mówimy, nie jesteś tym ciałem. Become vegetarian. Zostań wegetarianinem. Reincarnation. Nie trzeba tłumaczyć. You have to be a manjari. Musisz być manjari. These things. Te rzeczy. But is the heart, it's a heart changing. Ale to tak naprawdę oznacza przemianę serca. This is the question. I to jest ta kwestia. So I had the good fortune to come under the guidance of Sridhar Maharaj. Some of my god brothers protested, and they still do. Więc kiedy miałem to szczęście, aby schronić się u stóp Sridhary Maharaja, niektórzy moi bracia duchowi zaczęli przeciwko temu protestować, co robią do dziś. But the protests, you see, they are not rooted in Siddhanta. That is the problem. Ale problemem jest to, że te protesty, czy ten sprzeciw, nie był tak naprawdę zakorzeniony w Siddhancie. In the philosophy, it is clear that one can have only one Diksha Guru, but he can have more than one Siksha Guru. Filozofia jasno mówi o tym, że mamy jednego Diksha Guru, ale możemy mieć mnogość Siksha Guru. Have you heard that? Słyszeliście o tym? Have you heard that? That is the philosophy. Taka jest filozofia. So one point of philosophy. It's in the very beginning of Chaitanya Charitamrita. Więc to jest sam początek Chaitanya Charitamrity. When Prabhupada was leaving the world, gdy Prabhupada odchodził z tego świata, one month before, miesiąc przed tym, I was massaging his feet. Ja masowałem mu stopy in Vrindavan. We Vrindavan. And my god brother Tamal Krishna Maharaj. A mój brat duchowy Tamal Krishna Maharaja. Yes, Prabhupada. If you are to pass away,
How will we perform the funeral? I zapytał się Prabhupady, Prabhupad, jeżeli odejdziesz, jak mamy spełnić te wszystkie obrzędy pogrzebowe? We don't know anything about that. Nic nie wiemy na ten temat. Prabhupada said, for that you can call Narayan Maharaj in Mathura. W tym celu możecie zwrócić się do Narayana Maharaja z Mathury. And then the Malakrishna Maharaj said, Prabhupada, after you depart, is there anyone else we can consult with? Po czym Krishna Maharaj zapytał, Prabhupada, gdy odejdziesz, czy jest taka osoba, której, od której możemy zasięgać rad, której możemy się konsultować? And Prabhupada said, for philosophy, my godbrother Bhāshyāra Maharaj of Navadvīpa. Na co Prabhupada odpowiedział, jeśli chodzi o kwestie filozofii, zwracajcie się do Bhakti Rakshaki Śrīdhara Maharaja z Navadvīpa. I think I'm bona fide. Więc myślę, że w tym sensie jestem bona fide, jestem autentyczny. I think that is I do that, come under the shelter of Śrīdhara Maharaja with the blessing and guidance of Prabhupada, who is also my Diksha Guru and Siksha Guru. Więc przyjąłem schronienie Bhakti Rakshaki Śrīdhara Maharaja i uczyniłem to z błogosławieństwem Śrīdhara Prabhupady, który jest zarówno Diksha, jak i moim Diksha, jak i Siksha Guru. And any objection to this? A jakikolwiek sprzeciw wobec tego takiego czynu is an unfortunate misunderstanding of the Siddhanta. Jest no, takim niefortunnym, błędnym zrozumieniem Siddhanty. It is an emotion of love for Prabhupada that is not so wise. Jest to emocja miłości ku Prabhupadzie, która nie jest zbyt mądra. Understand? Rozumiecie? Not everybody has to go to Śrīdhara Maharaj. Prabhupada didn't teach us that. Nie wszyscy muszą od razu udawać się do Śrīdhāry Maharaja i Prabhupada tego nie nauczał. But he said we could. Ale powiedział, że możemy to uczynić. Some did. I niektórzy to zrobili. They were nourished there. I wówczas oni to ich ożywiło, jego przewodnictwo ich ożywiło. And there's a principle involved here. I tutaj to oczywiście jest związane z pewną zasadą. Besides the detail of Śrīdhāra Maharaja, the detail. Ponieważ Śrīdhāra Maharaja jest tutaj tym pryncypium, które jest, znajduje, stoi za tym szczegółem, bo można powiedzieć, że Śrīdhāra Maharaja jest tutaj pewnym szczegółem. To jest ta sama zasada, na podstawie której przyłączyliście się, czy jakby zostaliście Gaudiya Vishnuitami. Why did you join? Dlaczego to zrobiliście? Dlaczego jak to się mówi, przyłączyliście się? You heard from some people and you were inspired. Usłyszeliście to od innych i zainspirowało to was. They gave some basic philosophy and you were intellectually convinced. Otrzymaliście pewne podstawy filozoficzne, intelektualnie to was przekonało. So you were following your heart and it was wise. Więc poszliście za głosem serca i uznaliście, że to jest, i jednocześnie było to mądre. Sometimes I have experience. Czasem mam takie doświadczenie. Sometimes I give a good talk. Czasem daję dobry wykład. Not always, but sometimes. Nie zawsze, ale czasem. And sometimes some of my some persons from another group are there. I obecne są na takim wykładzie osoby z innej grupy. And they say, wow, that was very enlivening, but... Ta osoba mówi, wow, to było takie ożywcze, but... ale... There's no place for the but. Ale, ale nie ma miejsca. But comes from confusion. Ale, słowo ale wynika z pewnego skonfundowania. From misconstruing details with principles. Z pomieszania detali z pryncypiami. You may have been a sincere Catholic. Mogliście być szczerymi katolikami. Then you heard from Gaudiya Vaishnavism. A potem usłyszeliście coś od
Gaudiya Vishnuitów. And you were very enlivened. I to was ożywiło. But you did not say, but I'm a Catholic. Ale w tym momencie nikt z was nie powiedział, zaraz, ale ja jestem katolikiem. This feels very good, sounds very good. Jeżeli coś brzmi dobrze, czujesz, że to jest to. But it's not supposed to be. Ale nie, nie, tak to nie może być, myślicie. You don't do that. Że nie, nie mogę tego zrobić. You understand what I'm saying. Rozumiecie, o co w tym momencie chodzi. You have to be careful. You want to become, you want to be essential devotees. Musimy na to uważać. Musimy być takimi baktami skupionymi na istocie rzeczy. Saragrahi Vaishnavas. Vishnuitami Saragrahi. And honor the Vaishnavism of others. Take inspiration wherever it comes. Oczywiście szanujemy Vishnuizm u innych, taki jaki on jest, bez względu na to skąd pochodzi, i szanujemy to. And then we can have differences, and the differences will not be a problem. I wtedy możemy mieć te, mogą istnieć te różnice i one nie będą problematyczne. What I see is so many differences in different sects based on anarthas and not understanding. Ale ja niestety widzę różne różnice pomiędzy różnymi grupami, które biorą się z anarth i błędnego zrozumienia. Religious fanaticism. Widzę religijny fanatyzm. This shows its face in every religious tradition. Tak naprawdę to zjawisko widać w każdej tradycji religijnej. It also comes in Gaudiya Vaishnavism. To również pojawia się w Vishnuizmie Gaudiya. Means Kanishtha Adhikari. To oznacza Kanishtha Adhikari. Don't be like that. Więc nie bądźcie tacy. That's my humble request. To moja pokorna prośba. But obviously you are all Saragrahi Vaishnavas. Ale oczywiście wszyscy jesteście Vishnuitami Saragrahi. You have such respect for Vaishnavas. Macie taki szacunek dla Vishnuitów, that you come to listen to a fool like me. Że przyszliście słuchać słów takiego głupca jak ja. That's very generous of you. To jest bardzo hojne z waszej strony. And I thank you very much for giving me the opportunity to speak something. I dziękuję wam, że daliście mi tę sposobność, abym mógł coś powiedzieć. Hare Krishna. Any question? Czy macie jakieś pytania? Taking long time. Długo już mówiłem. Yes. Maharaj, jeden dzień po angielsku, to od razu po polsku. Okay. Thank you for this nice presentation. I was trying to keep track of your points, and on one point I kind of hanged a little bit because, put me right if I'm wrong, but you seem to say that Ram or Narayan or Vishnu are not these personalities who we can really relate to emotionally, fully. This is what I understood. Put me right if I'm wrong. Let me translate to Polish now. Sure. Ja się troszkę zawiesiłem na jednym punkcie tutaj, który Maharaj zdawał się mówić, ja nie jestem pewien, dlatego to pytam, czy, że z pewnymi formami Kryszny, konkretnie Vishnu, nie wiem, Narayanem, Ramą, my nie możemy mieć takiego pełnego związku emocjonalnego jak z Kryszną. And this is really like a kind of confusing for me, as because we can say in the history of Vaishnavism there is so many of this, let's say, Ram Bhaktas, who are really so much devoted, they are living their lives fully devoted to Ram Lila, and we can see Lord Chaitanya presenting onto also that form to some of Ram devotees. So that's what really really makes me puzzled in your speech. So please give some clearance to that. Mm-hmm. Ja mam wielki problem ze zrozumieniem tego, gdyż widzimy w przykładzie, nie wiem, w historii Vaishnava tak wielu baktów, którzy byli na przykład do Pana Ramy tak przywiązani i swoje życie żyli jakby z wielkim oddaniem dla Pana Ramy. Również Pan Chaitanya, kiedy pokazywał bodajże Sarvabhaumi Bhattachari tam swoją formę, Kryszny również Ramy, więc ja nie rozumiem skąd to taka wybiórczość i proszę o jakieś wyjaśnienie. I'll give you a very simple answer. Podam ci taką prostą odpowiedź. Krishna is named Rasaraj. Imieniem Kryszny, jednym z imion Kryszny jest Rasaraja.
Ram has rasa. A Ram ma rasę. Narayan tastes rasa. Narayan smakuje rasa. They are rasa and rasikas. Są odpowiednio rasa i rasiką. They are rasa and they taste rasa. Są rasą i smakują rasą. And you can have rasa with them. I można mieć z nimi rasę. And rasa means emotional life. Rasa oznacza życie emocjonalne. You understand? That's how I'm using the term. To w takim sensie używam tego terminu. But with Ram, with Narayan, you can only have Shantarasa. Ale z Ramą i z Narayanem możesz mieć jedynie Shantarasa. Or Dasarasa. Bądź też Dasyarasa. In Vaikuntha, Narayan has no, there's no meaning to God having a father and mother. Na Vaikunthach, gdzie obecnie jest Narayana, stwierdzenie, że Bóg ma ojca bądź matkę, nie ma żadnego znaczenia. When Gopakumar in Brihadbhagavatamrita went to Vaikuntha and he had from his guru, he got Sakirasa. When he went to Vaikuntha, he saw Narayan. He said, "Hey, Gopal." And everybody in Vaikuntha said, "Stop that! You cannot talk to him like a buddy." Not like that. He said, "Oh, Narayan." Jest taki przykład Gopakumary podany w Brihadbhagavatamrycie, który udaje się na Vaikunthę i on jakby przejmuje od swojego guru taki nastrój Sakyarasy i widzi właśnie Krishnę w formie Narayany i on od razu jakby powodowany tą emocją rzuca mu się, że powiem, w objęcie, mówi: "Hej, Gopal", a wszyscy od razu go, że tak powiem, sprowadzają do parteru, mówią: "Nie, do tutaj Om Narayan" i tak dalej. No Sakyarasa. Nie ma Sakyarasy. No Vatsalya rasa. Nie ma Vatsalya rasy. No Madhurya rasa. Nie ma Madhurya rasy. You cannot have that with Narayan. Nie można mieć takich relacji z Narayanem. When we go to Ram. Gdy przejdziemy do Ramy. We find Ram, he has some friends. Widzimy, że Rama ma kilkoro przyjaciół. His brothers. Swoich braci. Sugri. Sugriva but different. He has some brothers. Ma braci. Lakshman, Bharat. Lakshman, and so forth. He has a mother. Ma matkę. And a father. Ojca. He has Sita. Ma również Sita. But if you want to enter Ayodhya. Ale jeżeli chcesz udać się do Ayodhi. You have to follow Hanuman. Musisz podążać za Hanumanem. Dasya Bhakti. Czyli to jest Dasya Bhakti do Ramy. But this is a special compartment of Vaikuntha. Ale jest to pewien taki rejon wydzielony Vaikunthy. Because there it looks like you see some Vatsalya, some Sakya. It's not, you can't have it. Gdzie widzisz, jak, gdzie obserwujesz te relacje Sakhi i Vatsali, ale sam nie możesz w nie wejść, jakby. Ramlila is pointing to Goloka. Tylko że Rama Lila wskazuje na Golokę. If you want to follow the Sakya, the Vatsalya, the Madhurya idea. Jeżeli chcesz podążać za ideą, ideałem Vatsali, Sakhi, Madhuri. In Vaikuntha, Ramlila says, it does exist. Rama Lila na Vaikunthach pokazuje, czy wskazuje na to, że takie relacje istnieją. The rest of Vaikuntha says nothing about that. Pozostała sfera Vaikunthy nic na ten temat nie wspomina. Ramlila we find a hint. W Ramalili widzimy tu pewną właśnie wskazówkę. In this way, for those who have that kind of eye to look, it is pointing to Goloka. I dla tych, którzy widzą, potrafią to dostrzec, właśnie ta rozrywka, czy to miejsce wskazuje na Golokę. To Dwarka i Mathurę. Na Dwarakę i Mathurę. And Dwarka and Mathura are pointing to Vrindavan. A z kolei Dwaraka i Mathura wskazują na Vrindavan.
And there we find Rasa Raj Krishna. I tam znajdujemy Krishna Rasa Raja. And so the possibility of all rasas, which are emotional life, is possible with Krishna. I tam widzimy całą paletę tych wszystkich możliwości, relacji, jakie można mieć z Krishną. That is my point. I o to mi właśnie chodziło. You cannot have Sakya Ras, Madhurya Ras, Vatsalya Ras with Rahm. Nie można mieć Sakya Rasy, Madhurya Rasy, Vatsura Rasy z Panem Rahm. But you can be full in Dasya Rasa. Ale możesz być po prostu spełniony w Dasya Rasie. Fully emotionally, spiritual and so forth. W pełni spełniony emocjonalnie i duchowo. You understand? Rozumiesz? Yeah. That's all I meant. To właśnie o to. You already knew that. I ty już to wszystko widziałeś. I have one more question. Yes, yes. How to fit Lord Narasimhadev, who is the Sambhasam Shastra is said to be Swayam Bhagavan, into this picture? Yeah. Po polsku. W jaki sposób jeszcze włączyć formę Pana jako Narasimha, który Shastra określają jako samego Bhagavana, jak go tutaj w ten obraz wstawić jeszcze? Who is the deity of... How will we understand Narasimha? Czyli jak mamy w tym kontekście zrozumieć Narasimha? That is the question. To było pytanie. What is the answer? Jaka jest odpowiedź? Where will we go to find the answer? Prahlad. Dokąd udamy się, aby znaleźć odpowiedź? Tutaj padła odpowiedź do Prahlady. Bardzo dobrze. Hmm? Because God and love of God, they are same. Dlatego, że miłość, Bóg i miłość do Boga są tym samym, są tożsame. They are one and different. Są różne, a są jednym, a jednocześnie różnym. Love of God and God. You can't have God. Miłość do Boga i Bóg. Without love of God. Nie można mieć Boga bez miłości do Boga. I'll give an example. Somebody announced on the Facebook, I decided that I am going to be a guru. Dam taki przykład. Ktoś na Facebooku oznajmił, że postanowiłem, że zostanę guru. I said, does anybody agree with you? Zapytałem, czy ktoś się z tobą zgadza? If nobody agrees with you, then you cannot be a guru. Jeżeli nikt się z tobą nie zgadza, więc nie możesz być guru. You understand? Without students, there's no meaning to guru. Without love of God, there's no meaning to God. Bez uczniów nie ma sensu bycie guru. Bez miłości do Boga nie ma Boga. People may dismiss the existence of God. They say, "Where is God? I've not seen him." Ludzie mogą odrzucać istnienie Boga, mówiąc, nie widziałem go i tak dalej. You say, "Have you seen Rumi?" A mogę zapytać, a widziałeś Rumiego? Have you seen Jesus? Widziałeś Jezusa? No. Have you seen Chaitanya Mahaprabhu? Widziałeś Chaitanya Mahaprabhu? Then you have seen God. Wówczas musisz powiedzieć, że zobaczyłeś Boga, bo zobaczyłeś miłość do Boga. The ability to live apart from the world. Zdolność życia w oderwaniu od świata. So. We want to understand the Nrsimha, then we have to look at Prahlad. Więc jeżeli chcemy zrozumieć Nrsimhadeva, musimy przyjrzeć się Prahladowi. So who is the deity of Prahlad? Więc kim jest bóstwo Prahlady? Who knows? Krishna. Vishnu. Krishna. Krishna. Not Vishnu. Nie Vishnu, ale Krishna. Krishna. Repeatedly throughout Bhagavatam. Wielokrotnie w wielu miejscach Bhagavatam jest it o tym mowa. Wyjaśnia się, że Prahlad worshipped Krishna. Że Prahlada wielbi Krishna. In fact, every principal speaker in the Bhagavatam and every principal listener in the Bhagavatam is made up of questions and answers. If you look carefully at all of them, Narada, Brahma, Narada Vyas, Sukadev, Parikshit, Sonaka, and the Rishis, they are all devotees of Krishna. I tak jak tutaj Maharaj wymienił tu wszystkich ważniejszych mówców Bhagavatam, ciekawą rzeczą jest to, że oni wszyscy są wielbicielami Krishna. Not of Narayan or anybody else. Nie Narayany i pozostałych innych bóstw. They are all devotees of Krishna. Some in Vaidhi Bhakti. Oczywiście niektórzy z nich są jakby w nastroju Vaidhi Bhakti. Some in Raga Bhakti. Inni w Raga Bhakti. Some in mixed Raga and Vaidhi.
Niektórzy w takich zmieszanych nastrojach, Vaidhi Ragi. Prahlad was a devotee of Krishna, and it may surprise you, but Jiva Goswami has described him as a Rag Bhakta. Prahlada był wielbicielem Krishna, ale to może was zdziwić, że Rupa Goswami opisał go jako, scharakteryzował jako Raga Bhakta. That means there's a spectrum of Rag Bhakti. To oznacza, że istnieje pewne spektrum Raga Bhakti. The full face of Rag Bhakti is in Vrindavan. Pełne oblicze Raga Bhakti znajduje się we Vrindavan. But it extends beyond that. Ale rozciąga się poza tą sferę. In a lesser form. W takich pomniejszych formach. So Prahlad worshipped Krishna. Zatem Prahlada wielbił Krishna. And given the particular circumstances that Prahlad was in, i oczywiście uwzględniając te szczególne okoliczności, w jakich znajdował się Prahlada, as a Sharanagata, jako Sharanagata, Krishna came to protect him. Krishna przybył, aby go ochronić. Rakshikshat iti vishvashbu. In Sharanagati, then we think that Krishna will protect me. Gdy jesteśmy w stanie Sharanagati, czyli podporządkowaniu, myślimy, że jesteśmy przekonani o tym, że Krishna mnie ochroni. So, Nisringadev, when he came, no one had ever seen him before. Więc gdy pojawił się Nisringadev, nikt go tak naprawdę wcześniej nie widział. Now, Lakshmi knows the different faces of her husband. Oczywiście Lakshmi zna różne oblicza swego męża. But you never saw that face before. Ale nawet ona nie widziała tego oblicza wcześniej. Goodness. O mój Boże. Even she was surprised. Nawet ona była zdumiona. So, Narasimha is Krishna coming in a particular form to protect Prahlad. A zatem Narasimha to jest Krishna, który pojawia się w określonej formie, aby chronić Prahladę. Therefore, in Lagu Bhagavatamrita Rupa Goswami. Dlatego w Lagu Bhagavatamrita Rupa Goswamiego Rupa Goswami Prabhupada explains that Krishna, Ram and Nisringa are only avatars that are Sadaishvarya, full in all six opulences. Rupa Goswami wspomina, że tak naprawdę Krishna, Rama i Nrsimha są tymi formami, które posiadają w pełni sześć bogactw. In Dwaraka, Krishna has sometimes four arms. W Dwarace Krishna czasem przejawia się w postaci czteroramiennej. And one of the arms hands he holds a chakra. A w jednym ręku trzyma czakrę. The chakra is for what purpose? W jakim celu jest ta czakra? Punishing the demons? No. Protecting the devotees. W celu ochrony wielbicieli. Just like when Durvas offended Ambarish. To tak jak w przypadku Durvasy, który obraził Ambarisha Maharaja. He's worshiping Krishna also. On również wielbił Krishna. And to chastise this Durvas, the chakra appeared. Aby ukarać Durvasę, pojawiła się czakra. Chasing him. Która goniła go wszędzie. Went to Brahma. Brahma said, "I can't help you." Udał się do Brahmy. Brahma powiedział, nie mogę ci powiedzieć. Do Shivy. Shiva said, "I can't protect you." Shiva mówi, niestety nie dam ci ochrony. He went to Vaikuntha. Udał się na Vaikunty. How could Durvas go to Vaikuntha? jak złoczyńca może udać się na Vaikunty? Durvasa, jak mógł udać się na Vaikunty? He was offending a devotee. How could he enter Vaikuntha? On obrażał wielbiciela. Jak mógł udać się na Vaikunty? Jiva Goswami explains. Jiva Goswami wyjaśnia. Sometimes for entertainment in a palace, the king brings a tiger. Czasem dla rozrywki król rezydujący w pałacu pozwala wprowadzić do pałacu tygrysa.
He stays in a cage, but they. On oczywiście jest trzymany w klatce, ale każdy ma tą sposobność, żeby móc sobie go pooglądać. So sometimes he lets foolish people into Vaikuntha. Więc on czasem wpuszcza na kilka minut wpuszcza jakichś głupich ludzi na Vaikunthę. To entertain the residents. Aby trochę tak dodać rozrywki tym mieszkańcom tego miejsca. So he came before Narayan. He said, "Help me from the chakra." Więc on przybył przed Narayanem, mówi, ochroń mnie przed tą czakrą. What did Narayan say? A co powiedział na to Narayana? I'm helpless. On mówi, jestem bezsilny. I am completely in the hands of my devotees. Ja po prostu jestem w pełni, znajduję się po prostu w rękach moich wielbicieli. You have offended my boss. Ale tak naprawdę obraziłeś mego szefa. How can I forgive you? Jak mogę ci wybaczyć? You have to go to my boss. Musisz udać się do mego szefa. You have to go back to Ambarish. Musisz wrócić do Ambarisha. Only then you can get free from the wrath of my chakra. I wtedy jedynie w ten sposób będziesz mógł się uwolnić od gniewu mojej czakry. So Narsingadev is said to be an incarnation of the chakra of Krishna. Więc mówi się, że Narsimhadev jest inkarnacją czakry Krishna. Appearing for Prahlad in unique circumstances. Czakry Krishna pojawiającej się właśnie dla Prahlady w takich niezwykłych, wyjątkowych okolicznościach. And we see that he has a very prominent role in Chaitanya Vaishnavism. I widzimy, że ma on niezwykle taką istotną rolę w Wisznuizmie Chaitani. He's the protector of the kirtan. Jest on tym, który chroni kirtan. Chandakazi tried to stop the kirtan. Tak jak Chandakazi próbował ten kirtanem powstrzymać. And Nrsingadev advised him that it was not a good idea to break the mridangam. A Nrsingadev poradził mu, że to nie jest dobry pomysł, aby rozbić mrdangę, którą rozbił wcześniej. And when he left after killing Hiranyakasipu, where did he go? A gdy zabił Hiranyakasipu, dokąd Nrsimhadev się udał? He went to Navadvip. Udał się do Navadvip. Nrsingapoli, Devapoli is called in Godrum. To miejsce nazywa się Devapole w Godrumie. Godrum is the island of Kirtan. Godruma to jest wyspa Kirtany. There he resides. I tam właśnie on przebywa. And Bhaktivinoda Thakur composed some very beautiful prayers. Bhaktivinoda Thakur skomponował bardzo piękne modlitwy. Praying to Nrsingadev. Modląc się do Nrsimhadevy. To attain the rag bhakti for Radha and Krishna. Aby mógł osiągnąć raga bhakti do Radhy i Krishna. So this is how we understand. Więc w taki sposób my go właśnie rozumiemy. He may have other devotees also. On również może mieć innych wielbicieli. Once he appeared, then he became known. Gdy już się raz pojawił, to stał się sławny. But the Gaudiyas have a certain perspective on him. Ale Gaudiyowie mają pewien określony widzą go w pewien określony sposób. Just like people worship Shiva for different with different ideas. To tak jak na przykład ludzie wielbią Shivę z różnym zamysłem. The Gaudiyas have a particular idea about Shiva. Gaudiyowie mają określony sposób patrzenia na Shivę. And it is most flattering. Jest to sposób jak najbardziej pochlebny. Bhagavatam concludes Vaishnavanam ita shumbu. Bhagavatam stwierdza właśnie to, co Maharaj stwierdził. And the Gaudiyas, they put him right at the Rasastali. Gaudiyowie umieszczają Shivę tuż przy Rasasthali. Gopishwar. Jako Gopishwara. So, like that. Więc jest to mniej więcej w ten sposób. Czy to była pomocna odpowiedź? I'm closer. Jestem closer. Jestem już jakby bliższy. Jestem już bliżej prawdy. I'm asking since Narasimhadev is my home deity, and I'm trying to find my relationship to him through the teaching of Śrīla Prabhupāda and Śrīmad Bhāgavatam and your speech also. So. Więc staram się dzięki temu nabrać, ponieważ Nrsimhadev jest moim bóstwem domowym i
staram się jakby nawiązać z nim relacje dzięki naukom Śrila Prabhupady, no i może dzięki swoim I will give you the prayers. I will ask Krishna Karnam to send you the prayers of Bhaktivinoda. Ja dam Ci pewne modlitwy do Nrsimhadevy poprzez Krishna Karanam przekażę Ci pewne modlitwy Bhaktivinoda Thakury. And you should add those prayers to your puja. I możesz dodać te modlitwy do swojej puji. You sing those prayers every morning in your puja. Możesz śpiewać te modlitwy codziennie podczas puji. Then you will worship Nrsimhadeva just like Bhaktivinoda. I wtedy będziesz czcił Nrsimhadevę dokładnie tak, jak robił to Bhaktivinoda. And then you will become like Bhaktivinoda. I wówczas sam staniesz się taki jak Bhaktivinoda. By the grace of Nrsimhadeva. Dzięki łasce Nrsimhadevy. So worship Nrsimhadeva in Navadvip. A zatem czcimy, czy czci Nrsimhadevę w Navadvipie. You read the prayers and you will sing. Przeczytasz te modlitwy i zrozumiesz. But Nrsimhadeva also is the Krishna is the center topic and deity of Srimad Bhagavatam. Krishna jest oczywiście takim głównym bóstwem i głównym tematem Srimad Bhagavatam. The second most important deity avatar is Nrsimhadeva. A drugim najważniejszym bóstwem w Bhagavatam jest właśnie Pan Nrsimhadev. 10 chapters of Bhagavatam are dedicated to him. 10 rozdziałów Bhagavatam jest jemu poświęconych. In seventh canto. W siódmym kanto. And some chapters in the third canto are also indirectly about him. A niektóre rozdziały trzeciego kanto traktują o nim w sposób taki pośredni. A very important person. To jest bardzo istotna osoba. W wisznuizmie Gaudiya Chaitani. I once gave a lecture of all of the instances in which Narasingha appears in Gaurlila. Pewnego razu dawałem wykład, w którym podawałem wszystkie przypadki, w których Nrsimhadev pojawia się w Gauralili. I'll try to find it and send it to you. Ja postaram się odnaleźć ten wykład i ci go podeślę. I'm also, just by the way, I'm also interested to know our difference in our approach of the Gaudiya Vaishnavas and the approach of the Shris from South India, since I have some many friends who are like following this other tradition, and I would like to find some common ground for that. Maybe there is no isn't common ground. Maybe there is common ground. Czy krótko chciałbym też jakby znaleźć, zobaczyć, jakie są różnice pomiędzy Gaudiya Vishnuitami a Śri Vishnuitami w odniesieniu do czczenia Pana Nrsimhadevy i czy jest jakby pewien tutaj jakiś pewien element wspólny i Maharaj twierdza, że tak, oczywiście. We Gaudiyas find common ground with Ramanuja. My widzimy, jako Gaudiowie, my znajdujemy taką wspólną platformę z Ramanuja. And Madhva. Z Madhvą. Nimbarka. Nimbarka Chari. And Vishnuswami. Z Vishnuswami. We find a common ground. Znajdujemy ten wspólny grunt. And we are giving them life. I my tak naprawdę ożywiamy ich, czy ożywiamy te sampradaje. What is the history of your friends who are Sri Vaishnavas? Jakie są historie twoich przyjaciół, którzy są Sri Vishnuitami? Do they have any previous connection with Gaudiyas? Czy oni mają poprzednie jakieś powiązania z Gaudiyami? Usually, yes. Zazwyczaj tak. See? So we are giving life to the Ramanuja. My tak naprawdę ożywiamy ścieżkę Ramanuja. There was one devotee of ISKCON. Był pewien wielbiciel z ISKCON-u. You know ISKCON? Znacie ISKCON? So he left ISKCON. Więc on odszedł z ISKCON-u. He was very frustrated. Był sfrustrowany. It happens. To się zdarza. So he went and became a Sri Vaishnava. Więc został Sri Vishnuitą. He got initiated. Dostał inicjację. He got a paper letter that said he was initiated. Dostał taki list uwierzytelniający, że otrzymał inicjację. So he was traveling in India. Więc podróżował po Indiach. He went to the capital of Sri Vaishnavism. Udał się do stolicy Sri Vishnuizmu. Sri Rangam. Do Sri Rangam. And he wanted to go in for the darshan. I chciał wejść do świątyni na darshan. And the priest at the door said, "No, no, no.
A ten kapłan, który był odźwiernym, zaoponował, nie chciał go wpuścić. He was Polish. On był Polakiem. No Polish people allowed. Polaków nie wpuszczamy. Only Hindus. Tylko Hindusów. He said, no, I'm Hindu. Ale on mówi, ale ja jestem Hindusem. No, only Hindu, only Hindu. On mówi, nie, tylko Hindusów puszczamy. No, I'm Hindu, I'm Hindu. A on mówi, nie, jestem Hindusem, odstaję. No, only Hindu. Nie, i tak dalej. He said, no, I have a letter. On na to, ale ja mam tutaj taki glejt, że jestem inicjowanym hinduistą. Priest said, no, only Hindu. A ten kapłan dalej swoje. Then he became so frustrated. Więc on się wtedy sfrustrował totalnie, ten Polak. He said, oh, Hare Krishna. O mój Boże, Hare Krishna. He said, Hare Krishna, come in. O, jesteś Hare Krishna? Możesz wejść. So Gaudiya Vaishnavas, they are very prominent in Kali Yuga. Więc Gaudiya Vaishnavism jest taki bardzo widoczny, prominentny w Kali Yudze. And very accommodating also. I jakby taki też elastyczny, czy jakby jest z nim miejsce dla innych. And practically speaking, we are giving energy to other sampradayas. I praktycznie rzecz biorąc, my dajemy energię innym sampradayom. Through our misdeeds. Poprzez nasze niewłaściwe postępowanie and also through the siddhanta, if you understand it properly. I również poprzez siddhantę rozumianą właściwie, jeśli rozumiemy ją właściwie. But this is a big topic. A jest to jakby obszerny temat. And we don't have time to go further. Nie mamy czasu, aby wejść w niego głębiej. But many things could be said about common ground. Ale można wiele powiedzieć na temat tych elementów wspólnych. Okay. Porządku. So, we're going to have some prasada? No, jakieś prasada? Dziękuję wam wszystkim. Sri Gaudiya Vaishnava ki jai. Krishna Guru Parampara ki jai. Sri Bhagavan ki jai. Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Premanande. Guru Maharaj ki jai.